Witam państwa bardzo serdecznie. Problem reparacji, czyli odszkodowań dla Polski za to, co Polska ucierpiała w czasie II wojny światowej ze strony Niemiec, ale wiemy również że ze strony Związku sowieckiego. Jest to temat ciągle aktualny i na pewno będzie w dalszym ciągu będzie się toczył. Tej sprawy nie rozwiąże się w wymiarze czysto ludzkim już nigdy. Natomiast warto sobie uświadomić to, na co zwracano uwagę, gdy kończyła się wojna, że straty polskie, gdy chodzi o ludzi, były wyjątkowe. Otóż znalazłem bardzo ciekawą książkę, ciekawe opracowanie, wydane w roku 1400, 1945 w Glasgow. Właśnie taki tytuł straty kultury polskiej. I są to dwa tomy. Mamy tutaj omówione stanowiska, pozycje, ale także znaczenie, przede wszystkim znaczenie ludzi kultury, czyli tych, którzy najbardziej powinni troszczyć się o to, żeby Polska mogła zachować swoją tożsamość narodową, nie tylko administracyjną. A wiemy, że na tę tożsamość pracują pokolenia. Pracują ludzie, którzy są nie tylko wyjątkowo uzdolnieni, ale również wyjątkowo pracowici. I kiedy przeglądamy spis treści tych tomów, to są ułożone w ten sposób: najpierw uczeni, potem pisarze i dziennikarze, plastycy, artyści sceniczni, działacze kulturalni. Co człowiek to instytucja? Wiemy, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, jedyny, ale z punktu widzenia wpływu i znaczenia w wymiarze społecznym, politycznym, narodowym czy kulturowym, tylko niektóre jednostki mają aż tak głębokie znaczenie, jak właśnie ci, których okupant postanowił zamordować. I właśnie w ten sposób, kiedy czytamy te opracowania, Dowiadujemy się, jakie były zamysły od redakcji. Polska, czytamy w jednym z pism tajnych wydawanych w kraju, ma wyjść z tej wojny bez żadnych zasobów intelektualnych w ludziach. To będzie najcięższą stratą. A więc chodziło o to właśnie, żeby nie tylko pozabijać Polaków, ale przede wszystkim tych Polaków którzy mają wyjątkowe znaczenie dla zachowania naszej tożsamości, a to są to ludzie kultury. Muszę fragment jeszcze przeczytać. Bardzo wcześnie, już w roku 1939, ujawniło się jedno z zasadniczych założeń wojny biologicznej podjętej przez niemieckiego okupanta przeciw narodowi polskiemu, a więc Wojna biologiczna z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie wojna kulturowa, wojna cywilizacyjna, tak, żeby naród polski przestał po prostu w żadnym z sensów istnieć, chyba że tylko jako jakaś siła robocza. Pisze, pisze, piszą dalej autorzy: w ciągu pierwszych 18 miesięcy okupacji, straty w samym tylko składzie naukowym wyższych uczelni wyniosły ponad 80 osób. To bardzo dużo, bo jak weźmiemy pod uwagę profesora, jego współpracowników i młodzież, na którą wpływają setki, tysiące, to uświadomimy sobie, że strzał był bardzo precyzyjnie wymierzony. I nasza odpowiedź na te właśnie zniszczenia musi być jedna. Musimy mianowicie pomyśleć o rozwoju kolejnych elit, i kolejnych pokoleń przez pryzmat tego, co nazywamy szumnie, ale właściwie patriotyzmu. Nie wystarczy być specjalistą, trzeba jeszcze być patriotą. I to jest nasze zadanie, tak aby utrzymać zarówno niepodległość Polski, jak i jej tożsamość, a więc również wspaniałą kulturę. Szczęść Boże.